Jan Paweł II pokochał Fatimę i w 1982 roku krzyknął w Fatimie podczas tego nieważnego poświęcenia, że poświęca się za świat, żeby chociaż kawałek tego świata był uratowany przed piekłem. Jest takie jedno nabożeństwo w kościele w Polsce bardzo popularne, chyba jedyne i stąd jego wyjątkowość, które, uwaga, nie daje nam żadnych łask. Jeśli ktoś chce odprawiać nabożeństwo pierwszych sobót, dlatego że potrzebuje Bożej pomocy, jakiejkolwiek, to niech tego nabożeństwa nie odprawia, bo nie dostanie nic. Jedynym celem tego nabożeństwa, co Matka Boża wyraźnie podkreśla przy wszystkich warunkach ważności tego nabożeństwa, jest wszystkie zasługi związane z moją modlitwą, pokutą, spowiedzią, nawróceniem, świętym przyjęciem Komunii Świętej, kontemplacją przez 15 minut tajemnic życia Chrystusa, wszystko, co się z tym nabożeństwem wiąże, oddaję Matce Najświętszej po to, żeby mogła uratować chociaż jednego człowieka, który właśnie spada do piekła. Jest taki piękny tekst siostry Łucji, piszącej do własnej mamy zresztą, że mamy kochać podczas pierwszych sobót Matkę Bożą i Jezusa tak bardzo, że oni nie będą wiedzieli, kto to robi, aby nie mogli nam udzielić łask. Bo to nabożeństwo nie jest po to, aby ten, kto je odprawia, łaskę otrzymał. Ja jestem w nim nieważny. Podłączam się do Matki Bożej, żeby jej pomóc w tym, co jest jej najważniejszą, jedyną misją, czyli zbawienie dusz. Matka Boża mówi w Fatimie, wiele dusz idzie do piekła. Nasza rola jest to powstrzymać. Od tego są pierwsze soboty.